Halo Włodku, halo Waldku, sprawdzam, co nam tutaj scenograf przygotował. Jest, o, jakiś kamień. 4, ten kamień oznaczony 4. No i buki do samego nieba. Hej. Idziemy dalej, szukać następnych dekoracji. Zdarzają się też dęby, też wystrzelone wysoko. No bo tutaj jest jakby konkurencja, kto szybciej złapie światło. Nie brakuje tych kamieni. W koło, pod stopami, obok, ten jest jakiś udekorowany. 5. No i buki. Widziałem też jakieś listki przylaszczek. Ciekawe, czy ta scenografia z wiosną staje się jakby kolorowa. Tam jeszcze jakiś konkretnie większy kamień. No jest pilnowany przez tę parę buków. Hej. 8. Poskładajmy te dekoracje. 4, 5 i 8. 458. Do zobaczenia. Rezerwat Kamienna Góra. No są kamienie. Jest góra 179 metrów nad poziom morza. I jest rezerwat. Właściwie 95 hektarów od 95 roku i tych siedlisk tutaj wymieniono 8, ale to, które spowodowało, że został utworzony rezerwat, to ta buczyna pomorska na wschodnim krańcu zasięgu. No i są buki, jak się patrzy. Po drodze wioski, które szczycą się tym, że lokował je Mikołaj Kopernik na początku XVI wieku, 1518 czy coś. Jest szlak napoleoński też po drodze. Właściwie doprowadza tutaj do rezerwatu. No i pagórki, garby, doliny, wąwozy. Niesamowite. Arcydzieło nam tu stworzył lodowiec. A to jest morena czołowa. Nasypał jej na 180 metrów prawie. Może to nie tyle, co wieżyca. Właściwie połowę tego, co wieżyca. Ale jest pięknie. Nie możecie zabraknąć na tym filmiku. No i was, mokradła. Ale i ciebie, buławo. Napoleon gdzieś tutaj jest wymieniany jako bohater tych szlaków. To zostawimy ciebie tutaj, buławo, żebyś ty też miała pamiątkę. No dobra, od rzeczy już gadam. Trzeba się zwijać. To wszystkie wstążki na dzisiaj. Wszystkie wstążki na ten pobyt w Olsztynie. Do zobaczenia.